Propozycja Komisji Europejskiej zakładająca zmianę mechanizmu relokacji uchodźców, a tak naprawdę w dużej mierze po prostu imigrantów, i zakładająca możliwość wykupienia się z tego mechanizmu za 250 tysięcy euro od łebka, no bo tak to należy chyba określić, jest i skandaliczna, i niemądra, i głupia, i idiotyczna, ale przede wszystkim jest to sabotaż Unii Europejskiej od środka. Bo zobaczmy, że ta propozycja po pierwsze pojawia się kilka tygodni zaledwie przed brytyjskim referendum na temat pozostania w Unii i mimo, że Wielka Brytania w mechanizmie relokacji uchodźców, czy to obecnym, czy ewentualnym przyszłym udziału nie bierze, no to jednak trudno sobie wyobrazić, żeby taka propozycja nie pomogła obozowi, który namawia Brytyjczyków do głosowania za wystąpieniem z Unii Europejskiej. I wreszcie po drugie, jeżeli pada propozycja, która wiadomo, że dla dużej grupy państw członkowskich będzie absolutnie nie do zaakceptowania i ma zostać przegłosowana kwalifikowaną większością głosów w Radzie Unii Europejskiej, to jest to zapowiedź dramatycznej, być może największej od wielu lat walki wewnątrz Unii Europejskiej na noże. Takie propozycje, nawet jeżeli miały się zakończyć głosowaniem, a wiadomo było, że są bardzo kontrowersyjne, zwykle podlegały najpierw zakulisowym uzgodnieniom, tak żeby zgromadzić wokół nich konsens, czyli żeby wszyscy się zgodzili. Tym razem obawiam się, że jest inaczej. To znaczy obawiam się, że Komisja Europejska ma może nie pewność, ale głębokie przekonanie oparte już na rozmowach z niektórymi europejskimi liderami, że tę propozycję po prostu uda się przegłosować. Wbrew stanowisku państw Europy Środkowej przede wszystkim. Ale nawet jeżeli to nastąpi, to będzie to moim zdaniem mechanizm niefunkcjonalny i prawo nie do wyegzekwowania, które prawdopodobnie trafi szybko do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Tylko pytanie, jaki cel ma Komisja Europejska w tym, żeby zaognić jeszcze bardziej i tak już bardzo napięte stosunki wewnątrz Unii Europejskiej wokół problemu kryzysu imigracyjnego?